że doroczne przemówienie inauguracyjne Jego Magnificencji Rektora Wyższej Szkoły Filologicznej profesora Norberta Mordzieńca. Wysoki Synacie, dostojni goście, Szanowni Państwo, drodzy studenci. Z prawdziwą przyjemnością witam wszystkich serdecznie, dziękując za przybycie na uroczystość otwierającą rok akademicki 2014-2015 w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu. Chcę poinformować Państwa, że już za moment odbędzie się w tej sali, w sali Wielkiej Ratusza, uroczysta promocja doktorska, pierwsza w historii Wyższej Szkoły Filologicznej. Zapraszam na środek panią Magdalenę Gawliczek-Kapelusz. Będąc pracownikiem dydaktycznym naszej uczelni, jestem w sposób szczególny dumna, że to mnie przypadł w udziale zaszczyt bycia pierwszym jej doktorantem. Dziś, kiedy marzenia stały się faktem, trudno ukryć emocje, a zwłaszcza głębokie wzruszenie oraz ogromną radość. Chcę też wyrazić wielką i szczerą wdzięczność dla władz uczelni z panem rektorem Norbertem Mordzieńcem i panem kanclerzem Ryszardem Opalą na czele, a nade wszystko mojemu promotorowi, profesorowi Michałowi Postowi za przychylność, stworzenie właściwych warunków oraz wszelką pomoc. Serdecznie dziękuję. To nowa sytuacja, nowe wyzwania, ale to właśnie od nas, studentów, zależy, jak szybko przystosujemy się do nowych warunków i do nowego środowiska. Pamiętajcie, sam fakt, że jesteśmy studentami, nie oznacza jeszcze, że osiągnęliśmy sukces. Choć droga do uzyskania dyplomu, który przed chwilą odebrali wasi starsi koledzy i koleżanki, nie zawsze jest łatwa i przyjemna, to od naszej systematyczności i wytrwałości zależy, czy ją pokonamy. Na zakończenie chciałabym pogratulować Wam wyboru najlepszej filologicznej uczelni w Polsce. Życzę Wam, aby studia w WSF były dla Was wspaniałym okresem życia, który znacząco przyczyni się do realizacji Waszych zawodowych, ale i też osobistych marzeń. Powodzenia i do zobaczenia na zajęciach. Magnificencjo, Szanowni Państwo, patrzę na twarze zebranych tu osób i widzę w ich oczach jakieś niepokojące naddatki, jakieś pełgające ogniki przyszłych sukcesów
charyzmy i wzlotu. Krótko mówiąc, proszę Państwa, ani odnalezienie bursztynowej komnaty, ani wykreowanie czarnej bieli bądź wrzeszczącej ciszy, ani nawet posiadanie eliksiru wiecznej młodości nie sprawiłoby mi takiej satysfakcji, jak szansa obcowania z ludźmi, którzy współtworzą mikrokosmos Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu. Bardzo się cieszę, że jesteśmy razem.